Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z wami w paru słowach o polskiej edycji Tyrants of the Underdark. Jest to gra, której w końcu się doczekaliśmy, po polsku. Po angielsku ona już była wydana jakiś czas temu. Parę lat temu wydawnictwo... Ja nawet nie wiem, czy oni oficjalnie o tym powiedzieli. Ale wiecie co, to wydawnictwo już nie istnieje, więc mogę to powiedzieć, tak? Wydawnictwo Games Factory przymierzało się do tego, żeby tę grę wydać po polsku. Wysłali mi wtedy egzemplarz po angielsku, pograłem w niego, bardzo mi się spodobał. Zrobiłem po polsku recenzję, zrobiłem wideo instrukcję i czekałem. No niestety tam się różne rzeczy zadziały, wtedy się działy jeszcze, jak wszystko było ok, jakby po stronie Games Factory, które no, opóźniały to, potem Games Factory przestało istnieć, no i potem no, Tyrants of the Underdark jakby, no ten temat trochę gdzieś tam zniknął. Jakiś czas temu wydawnictwo oryginalne, czyli Gale Force 9, zaczęło wydawać po polsku swoje gry, tak? Po prostu swoje, sami tłumaczą te swoje gry, znajdują dystrybutora w Polsce i wydają te gry po prostu przez dystrybutora u nas. I właśnie taką grą został Tyrants of the Underdark. I teraz tak, ja teraz kręcę ten materiał, który oglądacie teraz, w którym powiem, co ja myślę na temat tej gry, czy coś mi się zmieniło w moich odczuciach od czasu, jak nagrywałem recenzję. Nagrałem wideoinstrukcję na tym materiale. Tamtą wideoinstrukcję usuwam, bo tam zresztą był błąd jakiś, który tam chyba był dosyć istotny, więc tamtą wideoinstrukcję usuwam. Będzie tylko wideoinstrukcja ta nagrana na tym egzemplarzu. Będzie recenzja zostawiona oryginalnie, ponieważ, no to już mogę wam powiedzieć, to nie podobało, ciągle mi się podoba. Tak jak wtedy ją opisałem, co mi się podobało, tak samo teraz. I będzie ten materiał, tak? Gdzie tak powiem konkretnie o tym w porównaniu do tamtej wersji. No i teraz tak. Słuchajcie, ta gra już jest od jakiegoś czasu u nas na rynku, już trochę osób ją kupiło po polsku, no i się spotkała z takim, a nie innym przyjęciem. Jest dosyć kontrowersyjnie, bym powiedział, tak? I ja wam powiem tak, ja was słyszę, ja słyszę te rzeczy, które są tam mówione w tych głosach krytycznych skierowanych pod adresem tej gry. Mało tego, ja się z tymi rzeczami zgadzam. Absolutnie się z tymi rzeczami zgadzam. Te żetony w miejscu oddziałów z masakra jakaś. Już nawet nie mówię o tych figurkach, które były, minim plastikowych figurkach, które były w oryginale. Nawet to, co widziałem, tam ludzie kupują te kosteczki i te miple, to już jest lepsza opcja. Karty, okej, są cienkie, aczkolwiek powiem szczerze, karty nie są aż tak cienkie, jak myślałem, jak zacząłem czytać te komentarze pierwsze. Są gry, gdzie te karty są cieńsze i też dają radę jakby, więc okej, cienkie karty są, ale to nie jest wcale najgorszy sort, że tak powiem. Ci tyrani Underdarku na planszy to jest po prostu też jakaś pomyłka, jakiś nieśmieszny żart. Mało tego, ja w ogóle dałbym sobie głowę uciąć, że jak wyszło to pudełko, było pokazana ta wizualizacja pudełka, gdzie na pudełku jest napisane tyrani Underdarku, i potem jak to zostało wycofane, to ktoś, miałem wrażenie, wręcz z Rebela powiedział, że to był żart, tak? Że to był taki trolling. No ewidentnie to nie był trolling, może się mylę, żeby nie było, tak? To jakie mam po prostu coś mi się kojarzy. To ewidentnie nie był trolling, tylko to ewidentnie no tak przez chwilę prawie było, no i już nie zdążyli poprawić na planszy. Ja wam powiem lepiej. Mi brakuje tego kółka małego, tekturowego, które się kładło obok swojej planszy i na to kółko się kładło awansowane karty. Dlaczego? Bo już abstrahując od tego, że w tym momencie nieco jaśniej widzimy, dlaczego te punkty tutaj w prawym dolnym rogu są w okręgu, łatwiej nam to sobie uświadomić, pamiętać o tym. Ale nawet tak trzymanie porządku, wiecie, to jest deck building, to ma to do siebie, te gry mają to do siebie, że zagrywamy karty, rzucamy je przed sobą, potem je zbieramy do kupy, dajemy na stos kart odrzuconych i tak dalej. Więc wiecie, ja mam ten taki chaos tutaj i dla mnie na przykład to było tak, dobra, ale pamiętaj, że ta karta, co tu leży, to ty ją awansowałeś, nie? Więc nawet brak tego mi przeszkadza. Więc tak, macie rację. Tutaj dużo rzeczy z tym wydaniem poszło nie tak. Tak, to można było wydać nieco lepiej. Ale nie mogę wam powiedzieć, nie warto. Warto moim zdaniem ciągle. Dlaczego? Ja się po prostu zbyt cieszę z tego, że w końcu mogę wam powiedzieć, że możecie pójść do sklepu i kupić tę grę, o której ja mówię od paru ładnych lat, w której ja się naprawdę zakochałem parę ładnych lat temu. Bo mechanicznie i to, co my czujemy, co odbieramy od tej gry, tu się nic nie zmieniło. To są ciągle Tyrants of the Underdark.
to są ciągle ci Tyrants of the Underdark, których ja pokochałem te parę lat temu. Mało tego, oni są tutaj z tym dodatkiem, więc mamy już na dzień dobry mnóstwo, mamy o wiele bardziej taką bogatszą grę, mamy o wiele bogatszą grę, niż mieliśmy wtedy, ponieważ tutaj możemy sobie naprawdę tę rozgrywkę urozmaicić, mieszając te różne talie. I tutaj kombinacji jest od groma, a ja wam powiem, kurde, już tyle rozgrywek zagrałem nawet na tych pierwszych dwóch taliach, że tu się dokładnie, nawet Malwina się z tym zgadza. Więc... ta gra wcale nie jest droga i oferuje naprawdę dużo rozgrywek w sobie, dużo rozmaiceń. Okej, kupcie, jeżeli macie możliwość, ten zestaw upiększający z miplami i z kostkami, ale naprawdę, pomimo tego wszystkiego, powtórzę, że tak, to powinno być lepiej wydane, uważam. To koniec końców, Tyrants of the Underdark, edycja polska, ląduje u mnie na półce i z tej półki nie zniknie, bo ja uwielbiam deck building, ja lubię kontrolę obszarów. Słuchajcie, pracujący ojciec, co mogę wam powiedzieć? I ta gra, moim zdaniem, bardzo zgrabnie te dwa systemy połączyła. Tutaj się bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj nie ma strategii wygrywającej. Tutaj to uczucie, że to właściwe combo nam wejdzie na rękę w tym najlepszym, najodpowiedniejszym momencie jest jeszcze bardziej odczuwalny, jest bardziej odczuwalny niż w innej grze deck buildingowej, w którą grałem. I powiem wam, że no, dużo frajdy mi ta gra sprawia, bardzo dużo. Obejrzyjcie moją recenzję, wszystko co mówiłem tam jest absolutnie ciągle aktualne. Jest trochę sucho, no nie oszukujmy się, tak ten klimat, nie wiem, aczkolwiek ja nie znam klimatu Dungeons and Dragons, tak, więc ja nie, dla mnie tutaj nic zupełnie, jakby nie byłem w stanie nawet powiedzieć, czy ta karta ma sens, czy to coś tam, te ilustracje mogłyby być trochę lepsze, ciągle uważam, ale więc no jest troszkę sucho dla mnie, no może ktoś, kto jest jakby bardziej zaznajomiony z klimatem Dungeons and Dragons, siłą rzeczy coś więcej tu widzi, czego ja na przykład nie widzę. Ale tak, moim zdaniem, pomimo tych wad, jeśli chodzi o wydanie, ciągle warto, bo to jest fantastyczna gra i możecie w końcu w nią zagrać po polsku. Mało tego, macie od razu edycję z... Przestań, zaraz to posprzątamy. Macie od razu edycję z dodatkiem, więc macie przed sobą dużo rozgrywek w tym jednym bardzo zgrabnym pudle, bo tamto pudło nie było aż takie zgrabne, to po prostu kątne, długie, takie, ciężko. Więc tak, ja polecam, ale bądźcie świadomi tego, jak ta gra jest wydana i tych rzeczy, o których powiedziałem. Ale poza tym nie zmieniło się moje zdanie i ciągle tak samo dobrze mi się w nią gra. Tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo Rebel za przekazanie nam tego do recenzji. Dziękuję bardzo Malwince, że mi tutaj urozmaica nagrywanie tych wszystkich materiałów. A was, moi drodzy, tradycyjnie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pa, pa! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.